No cześć wszystkim, to będzie wideo komedyjne. Wyszła taka komedia, film nazywa się 1920. To jest fantastyczna komedia, produkcja polska, film. Polecam go wszystkim, żeby go zobaczyli. Więc w jednej z tych scen jest pokazane, jak nasze polskie wojsko pod dowództwem watykańskich agentów, księży, idzie na wojnę. Ponieważ, jak wszyscy wiemy, to właśnie księża dowodzili polskim wojskiem w tej wojnie z Sowietami. Tutaj jest pokazane, jak bardzo, zresztą bardzo mocno jest to zaznaczone, że pod Lwowem, jak widzimy, Lwów to było, i to jest dobrze pokazane, Lwów to było żydowskie miasto, to nie miało nic wspólnego z Polską. Lwów był 100% żydowski, wszystkie biznesy, cały handel, wszystkie ekonomiczne, polityczne siły były żydowskie. Polska nie miała z tym miastem nic wspólnego, a dookoła tej enklawy żydowskiej, która była właśnie Lwów i najbliższe okolice tego miasta, byli Ukraińcy, czyli na Kresach tak naprawdę to nie była Polska, to nie było nic wspólnego. I tu bardzo chcieli zaznaczyć, jak to Żydzi razem z polskimi, jak bracia, budują fortyfikacje przed Sowietami. Czyli nic takiego nie jest pokazane, że tam była jakaś współpraca Żydów z swoimi ziomkami z Czerwonej Armii, że bolszewicy w tamtych czasach, jeszcze przed Stalinem, zanim Stalin wszystkich wyciął w pień, a zrobił te purges, te czystki, no to tak naprawdę bolszewicy to było synonimowe z, że tak powiem, no właśnie. Więc to, co tu jest pokazane, że tak Żydzi pracowali nad obroną Lwowa, to jest troszeczkę takie science fiction, a nawet bardzo. Więc tutaj widzimy, jak kopią okopy wszyscy. I proszę zauważyć, jak wszyscy tu bohatersko kopią okopy. I rabinowie, i Żydzi, i polscy oficerowie. No właśnie, a tutaj idzie armia polska pod dowództwem księża, ponieważ ksiądz to jest największy dowódca, jak widzimy, oddziałów polskich, więc taka była, jak widzimy, tabela organizacji w Armii Polskiej, żeby jest oddział, a oddziałami dowodzili poszczególni księża. Tak to ten film pokazuje. Więc tutaj bohatersko Żydzi, Polacy i oficerowie polscy, Żydzi, Polacy i oficerowie polscy polskiej armii kopią okopy, natomiast w Wojsku Polskim nie przewodzi oficer, bo oficer jest od kopania rowów, tylko jest, przewodzi ksiądz Armii Polskiej, bo tak jest. Tutaj bardzo dużo Żydów kopie, jak widzimy. Ja nie wiem, czy to nie jest antysemityzm, ponieważ jak widzimy, to chyba Polacy kazali tym Żydom to kopać i swoje własne Lwów chronić. No to niesamowite jest. Ja to protestuję. Więc ciągle tutaj bohatersko kopią te okopy. Te okopy są takie o 3, 4, 5 metrów za grube, za dużo miejsca mają, ponieważ normalny okop powinien być taki, żeby tylko żołnierze się przemieścili, bo jak spadnie tutaj jedna artyleryjska, wybuch będzie, no to cały okop rozniesie, te splinter pójdą na 100 metrów tutaj. No ale no dobrze, musi kamera dobrze tutaj filmować, więc okej, no dobrze. Więc armia polska teraz pod dowództwem księża zajęła tutaj teren. Więc wspaniale. Więc co się dalej będzie działo w akcji tego filmu? A więc Żydzi głównie kopali i polski oficer, natomiast właśnie armia polska pod dowodem księdza maszerowała. No jak ten ksiądz dowodzi tą armią polską? Więc armia polska tutaj jest, w tym momencie jest na mszy polowej, ponieważ jak wiemy, hołd dla Jezusa jest bardzo ważny, zdecydowanie ważniejszy niż na przykład być w okopach, które właśnie wykopali wszyscy. I tutaj przyszedł jakiś generał, który zabierze im łanów. Bolszewicy w okopach Osowa, które myśmy sami wykopali. Myśmy wykopali te okopy, a bolszewicy nam je zajęli. Co za chuje. Przecież my tu mamy mszę katolicką, gdzie śpiewamy peony dla Jezusa i tak dalej. No bo tak przecież tak wojsko polskie jest dowodzone przez księdza. A tu bolszewicy w okopach Osowa! No ludzie, no! Myśmy te okopy wykopali, a te chuje nam je zajęły!
No tak nie wolno przecież! Tu, czy oni nie grają fair? Przecież my tu mamy mszę. My tu mamy mszę i całe wojsko wyszło z okopów, które wykopało z takim trudem, żeby pójść na mszę. No msza jest arcyważna na wojnie, bez mszy sobie nie poradzimy. Nie wygramy wojny bez mszy. A tutaj przyszli bolszewicy, o okopy, fajnie, zajmiemy je. No i to nie jest fair. Także ci bolszewicy to są kawał szczuj i chuje i nie grają w ogóle fair i w ogóle ja się z tym nie zgadzam. Do szeregu zbiórka, no koniec mszy, no ksiądz przerażony, no jak można mszę kończyć, no przecież nie skończyłem jeszcze mszy! No to dobrze, no. Poczekaj, oficer polski mówi bagnety i... Ale ksiądz mówi, nie, ja tu dowodzę, klepnął go po ramieniu, ja tu jestem panem. Jakiś Polaczek mi tu nie podskoczy, ja agent Watykanu tu dowodzę. Nie mów nic. Teraz ja będę mówić. Ja, głównodowodzący. Ksiądz. Oczywiście nie mówię po polsku, bo to język bydła. Mówię po łacinie, tak jak powinno być. Bydło nie musi rozumieć. No i teraz pod dowództwem księdza idziemy atakować okopy, które sami wykopaliśmy, a które Sowieci nam zajęli. Ura! Ura! To jest takie typowe polskie, takie debilizm. Ura! Ura! Bez ładu i składu organizacji. Kompletna durno... Nie wiem, jak to jest. Słów brakuje na takie debilne zachowanie. Już nie wiem, czy język polski, czy angielski ma jakieś słowa, które by opisały durność tej sceny i jak to jest tak naprawdę dobrze, szczerze pokazane, jaki to durny naród, prawda? Hurra! Bohatersko idziemy do ataku! Hurra! Na okopy, które sami wykopaliśmy, a teraz wróg nam je zajął, no bo poszliśmy na mszę. Bo msza jest ważniejsza. Hurra! Hurra! I oni strzelają do nas z naszych własnych okopów. Piu, 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 piu. Tak, to są nasze własne okopy, które myśmy sami wykopali, a teraz je szturmujemy! Brawo! Woohoo! Dobrze ksiądz dowodzi! I oczywiście jest bohatersko, wszyscy giniemy! No jak się jest debilem? O kurwa! Kurwa! No dobrze, nie umierał, nie wrzeszczał do mamy, tylko ze słowem kurwa umiera, no bo tak bydło polońskie ginie. Kurwa! No, ksiądz, dowodzenie 10 na 10. Ksiądz dowodzi Armią Polską fantastycznie. Wspaniały film, polecam to. Skokami naprzód. No, jest za duży ogień karabinów maszynowych z naszych własnych okopów. O, no właśnie. I muzyka bohaterska, jak wszyscy debile giną, ponieważ... jak to jest pokazane właśnie w filmach dla bydła polskiego, polińskiego, że jak giniemy masowo w debilnych akcjach, no to czcimy to, gloryfikujemy. To jest coś takiego pięknego, że ściska naszą duszę polską, jak takich debili widzimy i ale to piękne, zobacz Jasiu, ucz się jak twój dziadek czy pradziadek, jaki był idiota, jak ginął, jak kompletny debil. Zobacz Jasiu, zobacz, ucz się, bądź taki sam debil. No dobra, ksiądz teraz, oficer powiedział, wystrzela nas jak kaczki. Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i wchodzisz na śmierć nas. O cholera, zobacz, co za chuj, zaczął się po polsku modlić. Ja nie wiem, czy tak wolno. A gdzie się łacina podziała, in domine patrii? No właśnie, wszyscy wiemy, że Jezus jest tylko polski. Taka Serbia, czy Czechy, czy Słowacja, czy Kolumbia, czy Nigeryjczycy nie mają nic do tego, bo no tak, no, Bóg ma tylko chronić Polskę. Czy czas na hurra?
Czy czas na hurra, hurra! Jakoś teraz Sowieci gorzej strzelają, bo przedtem strzelali wszystkich, jak tylko łeb wychylił, to został zastrzelony. Natomiast jak ksiądz wstał, to magia się stała i jakoś Sowieci nie mogą wcelować. Hurra! Hurra! I hurra! O, bohaterstwo! Szturmujemy nasze własne okopy, które wykopaliśmy sami parę godzin temu, a teraz szturmujemy je. Oczywiście to, że setki, tysiące Polaków tam giną, to jest nieważne. Trzeba się skupić na tym, jak agent Watykanu ginie. To jest ważne. Bydło polińskie tam, jeden, drugi ginął tam. To jest nieważne. To jest nieważne. Ale on jak zginął, no to slow motion i musi kamera się skupić na tym. O! Trzeba pół godziny filmować, bo to jest ważna postać. To nie jest Polińczyk, to nie jest bydło. To jest ktoś zdecydowanie ważniejszy od takiego Polaczka, prawda? Dzieci śpiewają bohaterskie pieśni. Debile szturmują własne okopy. O no, to bohaterszczyzna, to aż mnie aż muszę się napić herbatki. Ale no straszna scena. No to oczywiście, jak wszyscy zginęli tam w beznadziejnym szturmie, no to czas się pomodlić, bo to naprawdę pomoże wojnie. To tak, więc teraz się pomodlimy. Na pewno po łacinie, żeby bydło i tak nie musiało zrozumieć, więc na kolana, durnie! I będziemy się modlić, no bo tak się wojnę wygrywa. A więc jak widzimy w tym filmie, co jest pokazane, że wykopaliśmy okopy Żydzi, ale science fiction, okopy Żydzi razem z polskimi oficerami Armii Polskiej kopali, natomiast Armia Polska nie była dowodzona przez oficerów Armii Polskiej, tylko przez księży bohaterskich, którzy podejmowali decyzję w polu, żeby opuścić okopy, msza polowa. Wszyscy poszli tam pół kilometra od tych okopów, żeby była msza. Msza została chamsko przerwana przez jakiegoś gościa z Warszawki, co przyjechał i zabrał im to wojsko. Natomiast padła decyzja, żeby nasze okopy, co zostały, my wykopaliśmy, a przejęli je Sowieci, co grają nie fair, żeby je zaszturmować, ponieważ no, debilizm absolutny. Więc polecam ten film, to jest absolutna, fantastyczna komedia. Rok 1920, to jest fantastyczny film. A jeżeli chodzi o agitację, propagandę watykańską, bo to z pro-polską nie ma ze sprawą Polski, czy żeby to Polskę w dobrym świetle pokazać, to nie ma nic wspólnego, to pokazuje właśnie Watykan i agentów Watykanu w jak najlepszej świetle. I ten film tak naprawdę nie jest o polskich żołnierzach, polskich oficerach, bohaterach, kobietach, sanitariuszkach. Ten film jest tak naprawdę tylko i wyłącznie o klerze, że no, on wygrał wojnę, a bydło no, słuchało się, dlatego wygrało tę wojnę, no bo tak jest. Więc ten film to jest naprawdę agitacja, propaganda watykańska, a przy okazji świetna komedia, można się pośmiać. Zapraszam wszystkich, żeby obejrzeli sobie ten film. No to do zobaczenia wszystkim. Adios.